Siema, system to jest 309 odcinek, lecimy z intrem i już z odcinkiem lecimy. Dobra. Słyszałem sytuację, że taki jeden, który poszedł, wiadomo o kogo chodzi. Nie dziwi mnie to. Dostał za swoje teraz. Będzie siedział za swoje, co odwali powiedzmy na YouTube, że ten film to wszystko. Myśląc, że usunie. Nie oglądam go i dobrze, bo dla mnie to jest. Ciemna strona internetu, czy tam tego YouTube'a. Tym się pogrążył, co archiwizując je, powiedzmy, nie wiem, chowając je, to myślę, że YouTube nie ma do tego dostępu, bo ma YouTube do tego dostęp. Bo z pełnoprawną produkcja filmów no to produkuje się, a YouTube pozwala ci, czy je wstawić, czy nie. Jeżeli byś taką sytuację, jaką zrobię, czyli nie wiedząc, że dziecko, powiedzmy, dorosły, jest niepełnosprawne umysłowo, robię coś takiego i właśnie. Myślę, że nic nie wiedziałeś. Wszystko wiedział, tylko udajesz niewinnego. No i to jest proszę cię na miesiąc, powiedzmy 8 lat. To, że. Może za to zasłużył. Może w więzieniu go nauczą, co to jest. Naprawdę. No, może nie mam pewnych lat, ale. Jeśli coś robisz osobie niepełnosprawnej i to tak jeszcze wsadzając na stronę publiczną, czy po prostu na to wszystko dla każdego, żeby oglądał, no to konsekwencje tego będą wciągane, że po prostu robi złe rzeczy. Ty myślisz, że wszystko wolno. To Polska, to nie jest stany inne, gdzie możesz się znęcać, sorry, nie możesz się w ogóle znęcać, a gdzieś tu nagrywając na YouTube'a i wsadzając to specjalnie, ale to nie wiem. Czyli on pomyślał w ogóle? W ogóle raz pomyślał, co on robi? Bo chyba nie, bo po prostu, że może tak zrobić. Nie, nie możesz. Proszę cię, tyle i będzie od teraz. Jak pójdzie 8 lat, to teraz odsieci za swoją niby niewinność. Swoją winność, że nie nauczył się, że czegoś takiego się nie robi. Teraz po prostu. Będzie wiedzieć, co się dzieje. Prokurator go nie uchroni, bo na zawołanie dup to wszystko archiwizuje i jest to jakby na ich serwerach. Po prostu jeżeli prokurator to będzie chciał zobaczyć, to napisze do YouTube'a. Oni bez łaski udostępnią to. Tak naprawdę ściągnąłeś na siebie już klęskę, że będzie siedzieć za to, co zrobił. I on myśli, że mi się nic nie stanie, bo nie macie na mnie dowodów. Są dowody. Film nęcający się. Czyli tu to archiwizuje i jest to dostępne dla nich. Nawet moje filmy są dla nich i jeśli to co nagrywam, no to na YouTubie jest, ja to widzę, to znaczy, że mnie ściągnęli. I tak dalej. To oznacza, że oni wszystkie filmy, wszystkich kanałów archiwizują to i mają po prostu na tych serwerach. Usną ci, ale jeżeli będzie potrzeba, to mogą wyciągnąć z głębi serwerów to wszystko, więc łapiesz się od razu na mocne sidła. Po prostu nagrywam, bo ja nagrywam, co lubię po prostu nagrywać i tyle. To nie będzie po nią mam pracę, więc jeśli będę miał czas wolny, żeby po prostu ponagrać, no to będzie spoko, luz. Jak będę miał wtedy pracę, to wszystko. Szczerze. Może nie mam wieku 18 lat, ale powoli będę musiał domyślić, że powiedzmy, jak ktoś będzie chciał jakieś swoje marzenie spełnić, to będę musiał już pracować nad tym, więc. Ja już do przodu myślę szczerze. Ledwo co skończyłem, zacząłem dopiero nową szkołę, a już myślę, jak mam zarabiać to wszystko. Po prostu już jakby myślę o tym, co ma się niedługo zdarzyć, że. Będą się dokładać do budżetu rodzinnego, no to trzeba po prostu o tym pomyśleć.
A te wszystkie upgrade'y tego wszystkiego tam niestety się nie udało przedstawić tej szafą, no dalej tam sobie. Po prostu jest bardziej przysunięte, ale jakby się udało w ogóle. Może nie wiem, w tym to nie w tym. Pewnie następny miesiąc? Tak. No dokładny miesiąc tutaj nie wiem. Zakupienie uchwytu. Tam moje zbieranie to będzie zbieranie po prostu na tą płytę to wszystko. Jak dalej, ale głównie chciałbym to, żeby ten monitor przesunąć swój Samsunga. To na razie mi się nie włączę, cieszę się z tego. Ustawić go bliżej, z boku, a nie tak z tyłu, gdzie on w ogóle leży prawie, że. Mienię na uchwyty, to teraz 70-80 zł niestety. Ale za dobre chyba uchwyty, no to jest tego. Da, to sobie nie przypomnę, o nie. Ale no... Jakby były z, nie wiem, czy te są, na pewno są te za 180 zł, te uchwyty, te, które jeden uchwyt utrzymuje 170 kg. To jest, nie, 170 kg, 10 kg na monitor, gdzie ten waży, pewnie znając mnie, będą jakby się dało, to będą dokupione te droższe. Ze względu na to, żeby zamienić tego bydlaka, którego mam, no, nie, dla mnie to jest jakiś duży, bo to jest 27 cali, powiedzmy. Tego na innym uchwycie, żeby to nie było nad niczym podpierane, czy na jakiś tam... No to jest podpierane teraz, bo mam dwa monitory na jednym jakby ramieniu, które uważa, że producent utrzymuje. No kurwa, niestety producent to odkupię, no niestety nie pomyślałem, nie utrzymuje. Komputera, więc zmiana będzie generalna na tym, żeby... Kupić dwa uchwyty, ten nie wiem czy zostawię. Jak się nie da zmontować, chyba że udałoby się mi zdemontować go. Ale się gwarancję stracił, bo ona ma powyżej 2 lat, no to tam. Jakby się tak udało, no to... Ja to ranie bym zdjął i miałbym jakby... 3 ramiona wtedy na monitory. Wtedy to trzecie by się pomyślało, ale... To jest zmiana grafiki, bo już ta grafika pewnie to nie wytrzyma w stosunku tego, co by wymagam. Jeśli zdążę, to zdążę, jeśli nie, to uderz mnie. Wow. Bliska śmierć, no. Jakby mnie jeszcze raz uderzyło, no to... No. To by było już nieśmiesznie, bo musiałby to płynąć. A mamy resła, bo przecież ja ciągle tam idę do tego łóżka, kurde, na Minecrafcie. Dobra, dosyć nie dostanę, bo zdążę wypłynąć. Więc temat już jest zakończony, bo po prostu będzie siedzieć za to swoją niby niewinność, która jest winnością, bo... Niby na... Ja tam na YouTubie widziałem tamten, że... Na shortach, że on nie wiedział, że nie pełno sprawny umysłowo. Wiedział, bo jeżeli powiedzmy zapraszasz kogoś na odcinek, no to musisz wiedzieć o nim i tak dalej, więc... Po co kłamiesz? Gdzie ty kłamstwo właśnie wyszło bokiem, że będziesz siedzieć? Przez swoją głupotę i nie myśląc, że po prostu nie pomyślałeś. Po prostu... Mu chyba pewnie odbiło przez pieniądze. Bo się uchwaliło willę, mam bla bla bla. Ja oglądam to wszystko jakby... Ktoś tam, nie wiem, jakiś kanał inny powiedział, że ta, że to jest jakby wujek Łuki, no. Jakby był wujkiem Łuki, to by nie przydał takich rzeczy, po prostu... To trzeba powiedzieć normalnie. Ha, po prostu odpieprzał i... mi nic się nie stanie, nikt na mnie nie wezmie, ani nic. Właśnie sam na siebie wydać wyrok, że robisz coś takiego i tyle. To usłyszałem z filmu, myślisz, że coś ci to da, że komuś nie powróci i tak dalej, to wszystko takie te? Typie. Chyba nie zdarzy się to, że on archiwizuje te filmy, to wszystko. To tak naprawdę jest na tych serwerach niedostępnych dla nas, jako powiedzmy twórców. Ale jeżeli jakiś brud na ciebie trzeba wyciągnąć, no to pokrótce powiedzmy pisze do YouTube'a. Oni to co miałem ten film, powiedzmy, dla niego lub dają to pobrania. I można to dać jako argument. I twoje chronienie się usuwając z filmy, no to
nic nie da. No bo YouTube ma i GG. Po prostu. A on myśli, że usunie filmy i to tyle. Wszystkie filmy da na prywatne. Prywatne filmy może sobie dać. Ale YouTube, jeżeli będzie, nawet jak ten film usunie, to gdzieś na głębi serwera ma to. I po prostu, jeżeli sąd każecie sobie takiego filmu, żeby pokazać to oskarżonemu i tak dalej, co on odwalił, no to napiszę do YouTube'a, YouTube da to pobranie i jest efekt, jaki wychodzi, że to mu odwaliło troszkę od pieniędzy po prostu, bo myślę, że za pieniądze można wszystko zrobić, a zranienie jego to by było fajne, tak? Nie byś w jego skórze, a tylko go ranisz, no to nie wiem. Czyli za przeproszeniem jakby... jak to ładnie powiedzieć, żeby YouTube mi tego nie zrobił, bo mogło mi to zdjąć. To jest tak jakby ranienie psa, tak jakby... nie, człowiek do psa nie można porównywać, to... Ja, że... psa... taką osobę jak ten typ, no to... psa może porównywać, bo... się tak zachowuje tam. On. Może go więzień nauczą po prostu. W pracy go nauczą. Nauczą. Się nie powinno się tak robić. Może go nauczą. Będzie mądrzejszy, ale pewnie nie. Bo będzie dalej chciał pieniądz zarabiać. Tylko w głowie będzie jedna rzecz. No to. Później znowu będzie następna odsiadka i to wszystko. Jeżeli. Twoje postawienie jest takie, że. Nic mi się nie stanie, bo pieniądze ci uratują, no to nie. Sądu nie przekup za pieniądze, tylko tutaj będzie siedzieć za swoje czyny zrobione w stopniu tego, że krzywdzisz. No to nagrywając jeszcze film. I dla niego niby to jest śmieszne. Nie wiem. Oszukiwać własnego siebie, żeby pokazać, że jestem niewinność pokazać. No to takie. Sensu nie ma wielkiego. Bo jeżeli nagrywasz i wiesz, że coś cię czeka, no to nie powinno być to ukrywane, bo jakbyś jeszcze w ogóle, nie wiem, w jakimś stopniu pomyślał, co robiłeś, to może jeszcze tam, ale ja myślę, że na wysiedleń zarabiając, no to jeżeli nie podoba się wytyczne YouTube'owi, ty to wstawiasz i uważasz, że tam nic nie ma złego, no to coś będzie. Bo się mylisz już. I takie udawanie, nawet jakby wynajął adwokata. Adwokat mu nic nie da już. Bo jest to archiwizowane na YouTubie, to on odwalał. Pewnie jeszcze będą chcieli jego telefon przeszukać, więc licząc to, on jeszcze już jest udupiony. I niech się teraz nawet nie on się teraz nie wytłumaczy z tego, bo spieprzy tą sprawę i powinien za to teraz odpowiedzieć. Prawnie, po prostu. Jeżeli człowiek, który nagrywa na YouTubie, myśli, że nagrywając mu się nic nie stanie, no to w grubym błędzie jesteś, really, bo jakby to, co jest w internecie, jest w internecie. I po prostu mówiąc, że nic ci się nie stanie, no to stało ci się to, że będzie siedzieć po prostu. Swoje niby bezwinność, gdzie zwaliłeś tą sprawę i nie chcesz się przyznać, że ten, jakbyś jeszcze może pomyślał trochę, że ta osoba jest umysłowo jakby niepełnosprawna, to byś jeszcze pomyślał, ale chyba goje była tylko jedna rzecz, żeby zarobić hajs. I ten hajs ci właśnie wyszedł bokiem, bo właśnie przez to się wpakowałeś w pakę i żeby nieco, ale żeby cię tam może trochę nauczyli podchodzenie do życia. Tylko trochę będziesz tam cierpieć jak on. Jak będziesz siedzieć w pacy, no to będziesz tak samo cierpieć jak on. Tylko będziesz tam mocno gnębiony. Czy po prostu może tam cię nauczą trochę, że nie wszystko się kręci. Może i trzeba pieniądze zarabiać, żeby powiedzmy żyć, ale
Widzisz, że sprawy wszystko za... Nie biorąc za to te sprawy, które jest po prostu na YouTube były wsadzone. Myślę, to wszystko ci ujdzie płazem. No nie. Właśnie się dowiedziałeś tego, że naruszyłeś prawa. Gdzie jeszcze uważasz, że to ci wszystko wyjdzie płazem, no to gruby błąd. Gruby błąd, bo istnieje to na YouTube, jest to jakby niedostępne dla nas. Ale jeżeli sąd sobie poprosi lub prokurator, no to daj to pobranie i to tyle. I licz się z prawami, jakie będziesz ponosił konsekwencje za to. Cztery HP, wow. Prawie bym też znowu zginął. Bliskie umarcie od wody. Minecraft, oczywiście. Ale no. Bo ci teraz siedzieć i może go tam trochę nauczą. Może go tam nauczą podchodzenia do tego wszystkiego. Nie wiem. Dla mnie ten człowiek się nigdy nie zmieni. Dostał teraz za swoje i siedź człowieku, odpracuj teraz za to, co ty po prostu zwaliłeś. Zachowując się tak. Jak to będzie się taki film, to jest ustawa bezczelność, żeby to zrobić i tylko o ile hajsu będę miał. To jest takie... I uważaj, że ci się nic nie stanie, bo nikt na ciebie dowodów nie ma. Chcą na siebie właśnie nagrać dowód, że powinien siedzieć. Nagrywając ten film, więc... Sam siebie udobiłeś. I się też dziwisz. Po prostu... Myślenie takiego człowieka to nie wiem, co miał w myślach. Chyba... Kompletnie zero. Oleju w mózgu, żeby pomyśleć o tym, że... Będzie mógł przez to mieć przekichane. To myślę... Bezwinność go ratuje? Nie ma takiej opcji. Po prostu zwaliłeś tą sprawę. Teraz odsiaduj za to, co zrobiłeś. Po prostu. Jeszcze nakrywając ten film, nie pomyślał o tym, że ściągnął na siebie odpowiedzialność karną. Nagrywając taki film, bo wiedział dokładnie dobrze, że on jest niepełnosprawny umysłowo i on myśli, że mu wszystko wyjdzie pasem. A jest dorosły. To jak dobry jakiś dzieciak zrobi, ale... Tak nie wiedział ten pojazd mnie jak 17-latek, 13-latek, to jeszcze rozumiem, że to może być rodziców te prokurator i powiedzmy na karku, ale dorosły człowiek, który uczył się w szkole, nie wiem czy uczył się nawet w gimnazjum czy gdzie, ale to jest na to pokazanie, że niektórych ludzi nie da się zmienić, oni będą uważali jedną rzecz tylko. No, mu odbiło chyba za burs za hajsem, jak tu było widać, bo ja nie pomyślałem, czy mu coś nie grozi przez to. Bo musi deli ciągnąć. Swoje deli się skończyło na tym, że będzie w więzieniu siedzieć i możesz sobie pogratulować swoim wybrykiem, jaki sobie nałożyłeś na swoje ramiona. Że mogę ci chociaż, kurna, pomyśleć, co... Kurna... Przecież do nastolatka można zrozumieć, ale do seku na faceta, któremu odbiło po prostu za hajs. Bo nie ma co robić w daily. Będziesz teraz w daily robić w więzieniu, odpracowując to, co zrobiłeś. No kurwa. Nawet nie ma co mówić na tych ludzi, po prostu. Ja co ty myślę, że nic się nie stanie, że jestem. Nie jestem winny. Nagrywając film, no to wiesz o tym, że co nagrywałeś. Tak naprawdę wiesz, że możesz mieć przez to przekichane. Nie, bo wolę ciągnąć deli i mi się nic nie stanie. Stało ci się. Właśnie siedzisz w pace przez swoje głupstwo. Po prostu usiadłeś przez to, że myślisz, że o nie, nic mi się nie stanie, nigdy nie mam na ciebie dowodu. Kleję sam na siebie dowody i
Czy wyczekujesz czegoś, że nic się nie stanie? Nagrywając film, no to powinno się myśleć, co nagrywasz, a nie że ci się nic nie stanie, bo tak. Śmieszna sytuacja, ale dobra. Nam się kończy odcinek, więc co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej.